Szanowny Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo. Słuchając godzinnego wykładu Pana Profesora, tak mam nieodparte wrażenie, jakoby wnioskodawcy obudzili się nagle po pięcioletnim śnie, stanęli w 2007 roku i nawoływali do przygotowania się do nadchodzącej zimy. Tego śniegu już pięć lat temu nie ma. I teraz są inne wyzwania, inne zadania. Jest rok 2012. Przed nami jeszcze większa odpowiedzialność niż przed tymi, którzy podejmowali się działań i, tak jak pan profesor, pan minister, pan poseł powiedział, w 1992 roku w Rio de Janeiro, gdy przygotowano rozwiązania wychodzące naprzeciw klimatowi, jak i tym poszczególnym ekipom polskiego rządu, które przekładały te nadzieje poprawy klimatu, zrównoważonego rozwoju na akty prawne i angażowali się w tworzenie warunków do osiągnięcia tego celu. Chcę kilka faktów przytoczyć, żeby doprowadzić do tezy, którą postawię na końcu i wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu złożonego wniosku jako bezzasadnego, szkodliwego, nie mającego nic wspólnego z racjonalnym podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem problemów. Społeczność ma to do siebie, że współistnieje i nie ma interesu publicznego poprzez rozwiązywanie problemów pojedynczego członka społeczności. To jest właśnie wspólnota. Wspólnota ma pewne dobro publiczne, wspólne. Tym dobrem publicznym to jest to dobro materialne. W tym wypadku, jeśli chodzi o podmioty gospodarcze, to są przedsiębiorstwa, to są zakłady energetyczne, linie przesyłowe, to jest infrastruktura, autostrady, drogi, wodociągi, kanalizacja i tak dalej. Oprócz tego mamy dobro też to niematerialne, kulturę, naukę, rozwój, ale dobrem publicznym jest również ład prawny. I teraz co my dzisiaj słyszymy? Słyszymy, że wnioskodawcy chcą rozwalić, unicestwić ład prawny przyjęty już wiele lat, wynegocjowany przez poszczególne ekipy. I to ekipy od lewej strony po prawą stronę. Przypomnę, ostatnie 10 lat mamy w tym parlamencie dyskusję nad dwoma kluczowymi programami dotyczącymi klimatu, a w szczególności dotyczącymi energetyki. Pierwszy przedstawił jeszcze minister Jerzy Hausner w postaci dokumentu polityki energetycznej do 2025 roku. Zawarł pewne tezy, z którymiśmy się zgadzali, bo dyskusje nad tym programem były praktycznie jednomyślne. I później rząd nasz, koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, przedstawił program dla energetyki polskiej do 2030 roku, uwzględniając zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania. I teraz, co stanowiło podstawę do zmian w pewnych dziedzinach, w tym dotyczących energetyki i klimatu? To jest właśnie konwencja klimatyczna i ten pakiet klimatyczny. Bo gdybyśmy chcieli zapytać, co to jest ten pakiet klimatyczny? Przecież to nie jest dokument jednolity, który jest przyjęty i do wierzenia podany, tylko na podstawie pakietu klimatycznego wynegocjonowanego na świecie i w Europie i w Polsce przygotowano rozwiązania prawne w postaci dyrektyw i innych aktów prawnych, konsultowane z parlamentami krajowymi i przyjęte jako wspólne kierunkowe działanie. Teraz to się mówi o pewnej mapie drogowej prowadzącej do określonych celów. Krótko, żeby o tej historii za dużo już nie mówić, przyjęto słynne 3x20, czyli ograniczenie emisji, wzrost efektywności i doprowadzenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Co dostaliśmy w
w spadku na etapie przejęcia władzy w 2008 roku. Dostaliśmy limity, dostaliśmy decyzję, że rok 2013 jest końcowy i że będą prowadzone aukcje w dwutlenku węgla. I pamiętamy, że w grudniu, 11-12 grudnia 2008 roku właśnie nasz rząd, premier wynegocjował okresy przejściowe do 2020 roku, czyli 70% darmowych emisji uprawnień i później stopniowe co 10% do 2020 roku ograniczenie tego etapu, tego limitu. Czy to był sukces, czy nie sukces, to niech nie mówią politycy, tylko niech mówią ci, których te decyzje dotyczyły. Przedsiębiorstwa właśnie energetyczne, przedsiębiorstwa energochłonne i one dyskutują w tym wszystkim, bo wiedzą, że to jest bardzo trudna decyzja dla nich, ale jest możliwe wyjście z tej sytuacji. Dostali czas na przygotowanie. Od przyszłego roku są inwestycje wspierane i objęte pewnymi derogacjami po to, żebyśmy się mogli, nasze firmy, dostosować do systemu, który przygotowuje Unia Europejska. Teraz jeszcze dwa słowa na temat dyskusji profesorskiej. Bo po prostu, jeśli słuchalibyśmy profesorów, na przykład wymienił pan tutaj słynnego profesora Sokołowskiego, to ja słucham również drugiego profesora, Wojciecha Góreckiego, który mówi, no przecież ta geotermia jest, ale nie jest taka, jak pan tu mówi, bo gdyby tak było, jak pan, panie ministrze, tu powiedział, to jest największe zagrożenie dla górnictwa, bo trzeba zamknąć kopalnie, bo przecież my mamy według pana nadwyżkę energii geotermalnej. Ale profesor Górecki przed decyzją ojca Rydzyka w Toruniu rozmawiałem z nim i powiedział mi tak, że ojciec Rydzyk ze specjalistami myli się o 20 kilometrów. No po prostu, że jest gorąca woda, ale nie tam, gdzie on ma, bo jest atlas gorącej wody opracowany, jest atlas geotermii opracowany przez naukowców, który mówi, gdzie można na przemysłową skalę wykorzystywać geotermię. Oczywiście każdy, kto na zasadach rynkowych będzie mógł ją wykorzystać, niech to robi. Jest załącznik do polityki energetycznej, czyli bilans energetyczny naszego kraju i mówi o tym, że tam też pewną część możemy użyć energii odnawialnej. I teraz do rzeczy, czyli do wniosku. Jeśli ktoś przeczyta to pytanie, to tu trzeba powiedzieć, że uczciwie pan powiedział, że to pytanie jest, pan tu powiedział, o ile dobrze pamiętam, kontrowersyjne, ale to jest pytanie nieuczciwe. Po prostu jeśli ktoś mówi, że my mamy składować dwutlenek węgla w ziemi i że będziemy za to płacić $100, to gdzie tu jest sens? Jak my pracujemy w tej chwili, dostaliśmy wsparcie 200 milionów euro do Bełchatowa na próbną instalację. Nie wiadomo, jak to wyjdzie, gdzie to będzie kosztowane, składowane i tak dalej. A jeśli popatrzymy na raport McKinsey'a, jest takie opracowanie, to mówi, owszem, CCS trzeba opracowywać, trzeba badać, ale on do zastosowania będzie za 30 lat na skalę przemysłową. Gdzie jest ta uczciwość w prowadzeniu dyskusji, zrzucenia tego zamieszania na obywateli, jak my tu mając specjalistów na co dzień nie rozumiemy, nie wiemy, gdzie jest sedno sprawy, a obywatel nagle ma podjąć decyzję, mając przed sobą kartkę z pytaniem, które jest z gruntu nieuczciwe. A przecież, panie ministrze, pan był w Brukseli, pan był przy premierze Kaczyńskim, pan był przy prezydencie Kaczyńskim, gdy w 2007 roku podejmowała Polska decyzję o włączeniu się w te prawa. Czemuście wtedy doprowadzili do przyjęcia takiego prawa? Czy wtedy nie trzeba było właśnie takiego larum wołać, że coś się dzieje, Polska się rozleci przez przyjęcie niegodziwego prawa? Przecież my teraz nie uderzamy, czy następna władza nie powiedziała, że wszystko było źle za poprzedników. Po prostu trzeba się dostosować. Widzimy pewną szansę przed nami. Widzimy szansę na nowoczesną energetykę. Jest przygotowany w tym roku
pakiet ustaw, prawo energetyczne, prawo gazowe, ustawa o odnawialnej energii. Uspokoję pana, bo w tych założeniach, już kończę, które pana straszą tymi wiatrakami wszędzie, jest najwyżej 8 tysięcy megawatów do przyjęcia przez nas system z wiatru i to tylko pod warunkiem uzgodnienia czy wdrożenia również tych farm morskich. Nie trzeba ludzi straszyć, tylko trzeba zaprosić do wykorzystania okazji nowoczesnych technologii, badań, do oczyszczenia klimatu i abyśmy mogli nasz kraj, naszą Europę i nasz świat oddać naszym następcom, dzieciom i wnukom w sposób rozwinięty zrównoważenie. Tak jak pan tu dobrze powiedział, czy ma być czyste środowisko, ma być rozwój gospodarczy i podmiot, obywatel dobrze się w tym czujący. Panie marszałku, składam wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały w pierwszym czytaniu.